Witam, nazywam się Mariusz Błaszczyk, reprezentuję oddział Żary. Witam wszystkie pasjonatki gołębi pocztowych, bo już jest coraz więcej wszystkich pasjonatów, hodowców. Lotuję w oddziale Żary 0370, jest to okręg Zielona Góra, region 6 Poznań. Gołębie to można powiedzieć coś, odkąd w naszym domu rodzinnym, jeszcze u rodziców, praktycznie było to zawsze. Wiadomo, były te gołębie na zasadzie kolega dostał od brata, a brat dał koledze. Nie było to nic związane z jakimiś tam gołębiami pocztowymi, które miały osiągać jakieś wyniki sportowe, lotowe czy tak dalej. Bodajże to był rok, przełom lat 2000-99-2000. Mój brat Sebastian zajął się profesjonalnie latowaniem gołębiami. No ja poświęciłem się, że tak powiem, biznesowi. Że tak powiem, oglądałem jego te loty. Owszem, lotował na fajnym poziomie, osiągał wyniki. No później życie napisało troszeczkę inny scenariusz. Musiał hodowlę zlikwidować. No takie sprawy rodzinne tam wyniknęły. Przełom to było 2006-2007, już sprawy biznesowe u mnie były na tyle poukładane, że tak powiem, chyba ten bakcyl został przeze mnie połknięty gołębiarski. Poznałem kolegę z okręgu Opole Manfreda Bule. No i jego przyjaźń z moim, utrzymujemy kontakty do dzisiaj. No, na początku była to na zasadzie kolega, teraz już jest to przyjaźń i to bardzo bliska. No, ja jestem osobą, można powiedzieć, taką zero-jedynkową. Albo coś mam, albo nie mam tego wcale. To był rok 2009. Dostałem informację od kolegi Manfreda, że przyjeżdża niejaki Andreas Drappa do miejscowości Prudnik. Przywozi tam swoje asy. No jak wiemy, no na tamte laty Andreas Drappa to jest gołąb Flitzer, Champ, Karl, Maja. No to są gołębie, że tak powiem, które wygrywały i olimpiady, i wszystko w Niemczech i tak dalej. No to ja, że tak powiem, długo się nie zastanawiając, podjąłem decyzję, że kupię te trzy najlepsze ptaki, jakie on tam przywiózł, czyli siostrę Flitzera, syna Champa i córkę Karla i Miss Dortmund, bo to też było istotne, ta gołębica Miss Dortmund, którą Andreas Drappa zakupił, no to się okazała też fenomenalna. No i, że tak powiem, no wypaliło to. To wypaliło. Później się zafascynowałem strasznie gołębiami od Gintera Prange. Ten człowiek mi imponuje do dzisiejszego dnia. Jest to profesjonalista w każdym calu. No wiadomo, już wiek Gintera Prange, tak powiem, nie pozwala mu na prowadzenie tak hodowli jak kiedyś. Teraz się tym zajął kolega Hubert Borker, z tego co mi wiadomo. Jeszcze kiedyś był to Stellerman. Gołębie Gintera Prange jest to dla mnie wyznacznik gołębia pocztowego. Tak to mogę nazwać. Drugim takim absolutnym topem, gdzie też miałem przyjemność być kilka razy, też mamy dobre stosunki, to jest hodowla Gerarda Kopmana. No i od jego gołębie, które też są w mojej hodowli, no to można powiedzieć, że w okręgu, w oddziale, w Mistrzostwach Polski dominują na lotach dalekodystansowych. No po prostu robią tą robotę, gdzie jest ciężki lot, no to zdaję sobie sprawę, co będzie pierwsze. Typowanie jest wtedy banalnie proste. Rzadko kiedy się, no tak powiem, mylimy i tak dalej, i tak dalej. Sebastian, ze względu na to, że wszedł w nowy związek, od 4 lat no tak zajął się rodziną, także obecnie zajmuje się sam, że tak powiem, jeżeli chodzi o nazwisko. Mam na stałe swojego, że tak powiem, pana Romka, w oddziale wszyscy go znają, jest to stary hodowca. Uważam, że czasami on chyba bardziej tą hodowlę traktuje swoją niż moją. Czasami się zastanawiam, czy ja pracuję u niego, czy on u mnie, nie? Na tej zasadzie to się wszystko odbywa. U mnie gołębie mają wszystko. Wszystko mają gołębie, ale ja okrutnie dużo od nich oczekuję. Może czasami za dużo,
że ten materiał jest za słaby na moje oczekiwania, ale niestety tak jest. Dla mnie żadną barierą niekoszowania gołębia na lot 500 maraton, że on jest rocznym, nie ma. U mnie gołębie lecą wszystko, zdaję sobie sprawę, szykuje się naprawdę ekstremalna pogoda, grubo ponad 30 stopni, pod wiatr, no to te roczniaki, że tak powiem, te, które robią robotę i tak są koszowane. Te, które nie robią roboty, ewentualnie mogą zostać w domu, aczkolwiek zdarza się to bardzo rzadko. Loty maratońskie i loty 500 i w górę, no to, że tak powiem, to jest taka moja silna strona. Gołębie nawet ode mnie w Polsce też wygrywają z racji tego, że hodowcy są czołowi, nie będę nazwisk tutaj wypowiadał, ponieważ to jest indywidualna sprawa hodowcy, czy chciałby wiedzieć, że ma gołębie ode mnie, czy nie, także o tym nie chciałbym informować innych hodowców. Co mnie dużo zastanawia u innych hodowców, że chyba przyszedł czas, że ludzie zaczęli kupować bardziej papier niż gołębia. Nie wiem, bo doszło takie wrażenie. Zdaję sobie sprawę, że są asy gołębiarskie, są fenomenalne gołębie, tylko nie wiem, no proste zadanie, taka pytanie. Mamy siostry, mamy braci, mamy kuzynów, mamy kuzynki. Czy my jesteśmy tacy sami? Nie, no musimy sobie uzmysłowić, że lotnik, jeżeli mamy na gołębiu, na gołębniku 100 gołębi i jeżeli mamy dobrych gołębi 5, 8, a fenomenalnych 3, to ta hodowla jest bardzo dobra. Naprawdę, nie ma opcji, że mamy 70 gołębi i 30 czy 20 jest lotnikami. Nie, są zamiennicy. Owszem, czasami te nasze asy spóźniają się. Mamy zamienniki, one wchodzą na ich miejsca, ale i tak bazujemy na dziesiątce, piętnastce, którą mamy na gołębniku. No przeglądam czasami te aukcje internetowe, no po prostu, no taki może, nie wiem, no dla mnie to może troszkę tak groteskowo, ale no współczuję tym hodowcom, którzy no taką ilość gołębi zakupują, mieszając krew. Konsekwencja w hodowli to jest, że tak powiem, podstawa. Jest takie powiedzenie stare polskie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Uważam, że praca z gołębiami, konsekwencja, szukanie przyczyn u siebie, nie u gołębi, to jest podstawa. Rozmowa przed sezonem z hodowcami, którzy do mnie dzwonią, że oni już są po wszystkich kuracjach, że zrobili kurację taką, kurację taką, kurację taką. Ja zadaję proste pytanie. To ty masz strasznie chore gołębie. On mówi, nie, były zdrowe. No to odpowiada, no to po co te kuracje? Powinniśmy gołębie badać, sprawdzać. Teraz już te firmy, które dojeżdżają do hodowli, na miejsce, badają. No to jest po prostu, jest to o wiele tańsze. No nie rozumiem podejścia takich, a szczególnie hodowli, które się, tak powiem, młode, które chciałyby zabłysnąć. Proszę mi wierzyć, pieniądze nie lecą, lecą gołębie. Gdyby to było takie proste, znam naprawdę dużo hodowli, które wydały naprawdę niemałe pieniądze. Sam się do tych hodowli zaliczam, to nie działa. Praca, konsekwencja, praca, konsekwencja. Jak masz wywieźć gołębie jutro, wywie się dzisiaj. Jak masz im dać 3 łyżki jedzenia, daj im 2. Bo przekarmianie gołębi to jest podstawa, gdzie ludzie nie zdają sobie sprawy, że no on ma, hodowca do mnie dzwoni, że ma bardzo dobre gołębie, tylko przychodzą mu 15-20 minut po konkursie. No to znowu zapowiada się pytanie. To mamy dobre gołębie, czy mamy wolne gołębie? No musimy, że tak powiem, konsekwentnie koszować, koszować i koszować. Elita, że tak powiem, wyklaruje się sama. Konkretne. Sezon lotowy 2022 zaczął się u mnie w październiku. Praca z gołębiami po lotach, o dbanie o ich odzyskanie formy, upierzenie, zdrowie. Nie zapominajmy, że w przypadku gołębi lotowych
puszczając je w pary po sezonie lotowym, te gołąby są jeszcze bardziej osłabione. Te gołębie powinny dostać wszystko, to tak powiem, co można gołębiowi zaoferować. Na zasadzie marcepany, trufle, odpowiednik, oczywiście w dobrych karmach, nie? Także jeżeli przepracujemy okres jesienno-zimowy z gołębiami dobrze, to zaskutkuje nam w lotach gołębi w przyszłym sezonie. No właśnie ja mam taką zasadę też, że w momencie, gdy się mi gołębie wypierzą, to jest to zazwyczaj koniec listopada, całe stado jest szczepione raz jeszcze, łącznie z gołębiami rocznymi, starymi i gołębiami młodymi. To jest u mnie taka zasada. Tylko czekam, aż gołębie zostaną, że tak powiem, całkowicie wypierzone. Na początku stycznia jest umówiona wizyta lekarza weterynarii, który przyjeżdża na moją hodowlę. Robimy wymazy z wola, z kloaki, rzęsistek i tak dalej, cała bakteriologia jest robiona i wtedy, że tak powiem, jestem w stanie powiedzieć, czy u mnie muszą zostać przeprowadzone kuracje, czy nie muszą. Także no tutaj muszę się może nie pochwalić, co jakiś tam mieć do mojego pielęgniarza jakoś tam powód do dumy. No od 3 lat, że tak powiem, jest to prowadzone na bardzo wysokim poziomie. 4 lata temu był problem z parsuellą, jak dobrze pamiętam, bakterią. No a już od niej też już nie ma nawet tam ten, także wszystko tutaj w tym temacie zostało wyprostowane. Dużo czasu poświęcam gołębiom dwuletnim i starszym. Gołębie młode i roczne, że tak powiem, muszą sobie na mój szacunek zasłużyć dopiero po sezonie lotowym, gdy przelecą ten sezon roczny. Gołębiami rocznymi bardzo mało są gołębie porocznych młode. Z racji tego, że może być to 5., 6. lot, ten gołąb przepadnie, młode zostaną, nie wiadomo co i tak dalej. Ja się bardzo skupiam na konkretnych liniach gołębi. Dla mnie jest to priorytet mojej hodowli, bo zwróciłem uwagę, że jednak reasumując lata pracy z gołębiami, ta strategia jest najbardziej, że tak powiem, opłacalna i, że tak powiem, no najbardziej się zwraca, że te gołębie robią roboty, wygrywają konkursy oddziałowe, okręgowe i dużo, dużo czasu też jest poświęcone na samicom, nie ukrywam, że to jest taka, no jednak samice są dominujące na mojej hodowli, z racji tego bardzo dużo czasu poświęcam im, biorąc pod uwagę przygotowanie do sezonu lotowego. W momencie, gdy robimy oblot poranny przed sezonem lotowym, samice w ogóle nie startują. Startują tylko samce, a około godziny 12-13 są wypuszczane samice. Jest to taki, można powiedzieć, czas, że tak powiem, ich wolny, ponieważ w tym momencie na młodych czy na jajkach siedzą samce. No i one, że tak powiem, zaczynają pokazywać klasę, jaką osiągają w trenowaniu koło domu. To jest, że tak powiem, no, po 2 godziny potrafią latać. No, jest to fenomenalny trening i samiczki są raz dziennie lotowane w momencie przygotowania. W momencie, gdy już młode są około 20-dniowe, przechodzimy na tak zwany obiegowy system. Za dnia siedzą samce na młodych, wieczorem samice. I oblot tak samo raz dziennie. Pierwszy lot, gołębie idą z wdowieństwa. Gołębie dwuletnie, trzyletnie, które już mają zasługi na szczeblu okręgu, oddziału, lecą z tak zwanego wdowieństwa klasycznego. Jest to tak składane, że jednak, ale nie rozgraniczam, że to jest to samica, samiec. Jeżeli samiec jest superlotnikiem, samica jest w domu. Jeżeli samiczka jest dobrolotnikiem, to samczyk jest w domu. Obloty, tak powiem, nie to, że jest to rozgraniczane, obloty samców i samic są
osobno wiadomo, ale te gołębie, które są, obsługują te gołębie lotowe, również biorą udział we wszystkich treningach, we wszystkich wywózkach. No i, no tak powiem, ta motywacja, widzę, że zdaje egzamin. No właśnie, tak jak powiedziałeś, ten rok 2021 był takim, no, można powiedzieć, takim, no, takim wulkanem, można powiedzieć, tych wyników. Nie wiem, czy to też nie miało troszkę spowodować ten COVID, który ja nie ukrywam, że często mnie nie ma, gdzieś wyjeżdżam, że tak powiem, a tutaj ten czas, którym, no wiadomo, ograniczenie w przemieszczaniu się, poświęcenie więcej czasu tej hodowli też się przyczyniło do tego wyniku, który udało się osiągnąć w 2021 roku, aczkolwiek 2020 rok już był tego zalążkiem, bo też był rokiem bardzo dobrym. Ale już jeżeli chodzi właśnie o gołąbki, to jeszcze dopytam. U Ciebie karmienie wygląda w jaki sposób? Wydzielasz karmę czy pełen karmnik? Bo to pełen karmnik to jest pojęcie względne, żeby nikt nie Dokładnie. Pomyślał, że karma cały dzień leży w karmniku. Ale jak to u Ciebie wygląda? Czy karmienie między samicami a samczykami się różni u Ciebie? Jak to wygląda w hodowli? W momencie, gdy jest sezon ten rozpłodowy gołębi lotowych, mamy zasadę, że karmimy do pierwszego niezjedzonego ziarenka co 2 godziny. Co 2 godziny są gołębie karmione. Zostaje jedno ziarenko, przestajemy karmić. Za 2 godziny znowu sypiemy do maksa, zjedzą, dosypujemy, zjedzą, zostaje ziarenko, przestajemy karmić. Gdy już zaczynamy tą zwaną obiegówkę, gdzie już te potomstwo młode już jest na tyle duże, tylko żeby to było na zasadzie motywacji, no to tu już karmienie robi taką, można powiedzieć, istotną pracę. Uważam, że dużo hodowców popełnia błędy w hodowli. No pierwsze co, no to pamiętajcie, hodowcy, no odtawić trzeba białko, nie? Bo gołąb się zregeneruje, a białko to ciężar, a ciężar to dodatkowa siła, żeby dolecieć do tego domu. Tutaj polecam zdecydowanie karmy lekkostrawne. Ja lecę na karmach z firmy Verselaga i z firmy Goldwings. To są, używam, że tak powiem, tego trzyfazowego systemu. No i też istotną sprawą jest wprowadzenie od bodajże 3 już lat czarnej kukurydzy. Stosuję ją w lotach od 500 km wzwyż, ale tylko wtedy, gdy lot zapowiada się mocno pod wiatr. Gdy jest to lot 500 i to lot bez wiatru lub z wiatrem, ta kukurydza, że tak powiem, nie jest podawana. Czarna kukurydza jest to, no, że tak powiem, dodatkowy strzał energii, bo jest to stwierdzone, że kukurydza nasza, czerwona i żółta, a kukurydza czarna, to jest to około 25% substancji odżywczych więcej w tej czarnej kukurydzy. No to można powiedzieć, że jeżeli dajemy 3 ziarka, 4 ziarka żółtej, no to automatycznie możemy tylko dać 2 ziarka czarnej, nie? I pamiętajcie, hodowcy, nie zwiększamy ilości karmy, tylko zwiększamy jakość karmy. Karma to podstawa. A powiedz mi, Mariusz, jeżeli chodzi właśnie o loty krótsze, to u Ciebie wtedy karma idzie bardziej węglowodanowa, prawda? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. I wraz z dystansem, jak się on, powiedzmy, wydłuża, tak? Czyli 500-ki, 700-ki, tutaj przychodzi już ta czarna kukurydza. Dokładnie tak. No, powiedzmy, loty te do 300 km, ale bardzo ważna sprawa. Może być lot 300 km, ale ja już przeżyłem loty 300 km z miejscowości Pejne, to jest do mnie bodajże 350, w silnym podwiatrze, gdzie te loty trwały grubo ponad 6 godzin. To jest bardzo ciężki lot tego. No to trzeba obserwować pogodę, bo wiadomo, no wszyscy chcą na zasadzie planu. Poniedziałek to, wtorek to, to tak nie działa. Jeżeli zapowiada się lekki lot, no to z tą pierwszą fazą, lekko stałą karmą, można spokojnie jechać do wtorku wieczorem, środę rano. Później trochę dwójki. Trzecią fazę podaję praktycznie w dzień koszowania, może w piątek wieczorem.
Także tutaj obserwowanie pogody, biorąc pod uwagę, no teraz te portale, tak powiem, mówią nam wszystko o pogodzie, gdzie będzie chmura, gdzie będzie deszcz i tak dalej, jaki wiatr. Także no, to jest bardzo istotna sprawa, żeby, no, że tak powiem, żeby ludzie nie narzekali, no, przestrzeliły, albo zawiało tam. Koledzy, przepraszam, koleżanki i koledzy, nie szukajcie przyczyn w wietrze tego. Nie ma znaczenia. Mamy tu hodowlę i tu gołębie muszą przylecieć. Ja sobie zdaję sprawę. Wieje na północ, bardziej gołębniki wysunięte na północ mają większą szansę nabić te pierwsze konkursy. Ale to nie jest żadne alibi. Nie szukajmy alibi, bo mamy czy tu hodowlę. Jesteśmy bliżej, jesteśmy dalej. Jesteśmy bliżej, loty pod wiatr, wiadomo, jest nam łatwiej. Jesteśmy dalej, loty z wiatrem, inni do tego. No, ale to jest, no takie jest, to jest. Gołąb to jest stadnym zwierzęciem i on leci, że tak powiem, w stadzie. Umiejętność oderwania się od tego stada, to jest właśnie wyodrębnia te super lotniki, na których tak nam najbardziej zależy. Mariusz, jeszcze takie jedno pytanie, bo ja często zadaję wielu hodowcom. Dwie rzeczy, które Twoim zdaniem są najistotniejsze w hodowaniu gołębi pocztowych? Moim zdaniem zasadnicza sprawa. Zacznijcie doceniać, koledzy, swoje gołębie. Zacznijcie patrzeć na linię gołębi. Bo czasami wprowadzenie jakiegoś dobrego gołębia, jednego, potrafi popsuć pracę, jaką żeście wykonali. To już jest inna krew. Nie zawsze najlepszy lotnik okręgu z najlepszą samicą okręgu da super lotnika. Gdyby to było takie proste, no to, no tak powiem, no byśmy byli mistrzami, mistrzami, mistrzami. Druga rzecz, materiał, który myślicie, że jest dobry, powinniście go naprawdę koszować, sprawdzać na lotach, wyodrębnić, jak to mówią, ziarno od plew. Bo to, że on ma ładne oczko, wygrał jeden lot na młode, jeden na roczne. Gołębie ukształtowane to są 2-3-latki. Na tych gołębiach musicie, koledzy, koleżanki, koledzy, bazować, ponieważ owszem, są roczne, które zrobią 10-11 konkursów. No, sam też takie gołębie posiadam, ale jednak ta baza, gdzie plan lotowy do Generalnego Mistrzostwa Polski to jest, są praktycznie 4 500 i 2 maratony. No wiadomo, no, potrzebne są gołębie, które są dobrymi lotnikami, no i też potrafią się bardzo szybko regenerować, nie? Bo owszem, jest lotnik, przyjdzie tam w dobrym konkursie, później przyjdzie we wtorek z jakąś zawieszką, dochodzi do siebie 2-3 tygodnie, tego łapie z 50 i automatycznie wylatuje nam on z całego spisu. Także, a wiemy, bodajże chyba ten plan lotowy na 2020 rok w lotach GMP wszystko jest bez błędu, prawda? Także musimy, no Dwudziesty tak powiem, no to, no tak powiem, poziom się sportowy jeszcze bardziej jest wymagający. Także mówię, tutaj naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić na pracę z gołębiami, koszować, koszować i jeszcze raz koszować. Okej, kolejnym pytaniem, Mariusz, jakie chciałbym Ci zadać, jest pytanie o prowadzenie gołębi lotowych, a dokładnie treningi. Jak to wygląda przed sezonem, w trakcie sezonu? I tak jak wcześniej wspomniałeś, czyli te najlepsze lotniki lecą z klasyka, aczkolwiek wszyscy partnerzy są wysyłani na Dokładnie. treningi, pozostałe z totalnego wdowieństwa. Opowiedz nam troszeczkę, jak to u Ciebie wygląda w hodowli? Od czego zaczynasz? Jak wyglądają treningi? Momencie, gdy gołębnik lotowy już zostaje obczyszczony z gołębi młodych, które lotniki wychowały, przechodzimy na tak zwane totalne wdowieństwo. Samiczki mają swój gołębnik, wiadomo, samczyki swój. Wywózki zaczynacie, trudno nad wywózkami. No, pierwszy raz, gdy gołębie łapiemy do koszy i wywozimy, no to jest
5, 10, 15 kilometrów, no to na tej zasadzie może nie wywózka, co zapoznanie się z koszykiem, no bo trudno nazwać wywózkę 5-10-kilometrową. Docelowo wywózek przed sezonem lotowym jest około 20 w przypadku gołębi dorosłych. Jest to, tak jak mówiłem, dystans 5, 10, 15 kilometrów. Z 20 kilometrów, jeżeli przyjdą w czasie oczekiwanym przeze mnie, to lecą dwa razy, później jest 40, 60 i 80 km. Jest to finalny cening w tygodniu, w którym odbędzie się lot. Jest to wtorek, biorąc pod uwagę, że koszujemy gołębie w sobotę. Także we wtorek są wypuszczane z 80 km. Zawsze u mnie pierwsze startują samce, z racji tego, że dominującą, że tak powiem, płcią na moim głowniku są samice. Także no, uważam, że to jest taka dodatkowa motywacja. Wracamy do domu, no i nasz partner już na nas czeka. Także dlatego mówię, staram, aczkolwiek nie ukrywam, były przypadki, że przychodziły razem wiele razy, ale też były przypadki, że samiczki, nie wiem jakim cudem, bo wypuszczam je w odstępach tam 10-minutowych, przyszły niektóre pierwsze przed samczykami, ale to jakieś tam zawirowania, typu jakaś tam może ścinka z innymi gołębiami i tak dalej, i tak dalej. Wywózki staram się robić wcześniej rano, są gołębie łapane. Oczywiście bez karmienia, bez niczego, no to jest taki, wiadomo, to jest standardzik. W momencie, gdy przychodzą gołębie, są, widzą się mniej więcej 10 minut, po czym są rozdzielone, odczekane około 30 minut i zaczynamy gołębie karmić. Ponieważ nie polecam karmienia zaraz po rozdzieleniu, samce są tak nabuzowane, że tak powiem, głodomory zjedzą podwójną porcję, a że tak powiem, lotniki zmotywowane do celi, że tak powiem, zjedzą tak zwane resztki. Także tutaj też taka istotna sprawa. Polecam odczekać tą chwilę, nawet do 30 minut w przypadku samców. W przypadku samiczek nie musi być to taka duża, bo samiczki, wiadomo, ruszą do jedzenia szybciej, a samczyki z racji tego, że są, że tak powiem, walczą swoje terytorium, robią, że tak powiem, chcieliby wszystko i dajemy im te 30 minut na uspokojenie się po tym treningu, po czym są karmione. Nie ukrywam, że ilość karmy podawanej przeze mnie ma bardzo wysokie znaczenie. Nie staram się gołębi, zawsze wychodzę z tego założenia, wolę gołębia troszeczkę nie dokarmić i jak go mam przekarmić. Bo gołąb, który jest przekarmiony, no niestety, jeszcze w przypadku tych lotów daleko krótkodystansowych, no nie ma szansy dogonić czołówki z racji tego, że jest, no, jest cięższy i tak dalej, i tak dalej. Także gołąb musi być pełny, ale musi być gołębiem lekkim, przygotowanym do lotu. No bardzo istotną dla mnie cechą jest no, mostek, który ma się świecić na biało, a tak powiem mięsień piersiowy, żeby był jak najbardziej fioletowy, no to już jest idealna forma. I jak jeszcze widzimy przekrwienie na tych piersiach, no to można powiedzieć, że przepracowaliśmy fantastycznie przygotowanie do sezonu lotowego i sukces jest, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. Jeżeli tutaj chciałbym jeszcze zapytać, Mariusz, jeżeli chodzi o suplementację, jak to u Ciebie wygląda w sezonie, poza sezonem, ale na razie skupmy się właśnie w sezonie, czyli na przykład przy lotnikach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zakwaszacze, elektrolity, probiotyki, jak to wygląda? Zakwaszacz jest to rzecz, która u mnie występuje przez 12 miesięcy w roku. Dotyczy to gołębi młodych, gołębi rozpłodowych i gołębi lotowych. Także jest to coś takiego, że no jest to na stałe wpisane w menu mojej hodowli. Suplementacja. Używam produktów z firmy Orofarm, Hibila, Tolisan, Dr. Procamp. To są i najbardziej takie domin, aczkolwiek, przepraszam, jeszcze z firmy Bayers
używam właśnie elektrolitów i minerałów z tej firmy. Z firmy Orofarm używam produktu o nazwie Eterol, który, że tak powiem, uzdatnia nam drogi oddechowe. No taka wielka bolączka widzę hodowców, bo wszyscy uważają, że gołębie mają drogi oddechowe, drogi oddechowe, drogi oddechowe. Nie do końca jest to prawdą. Uważam, że częstą przyczyną są grzyby, którzy hodowcy, no dużą część hodowców nie zdaje sobie sprawy. A badanie, co trzeci, czwarty lot, wymaz z wola, wiemy, czy grzyby występują, czy nie. Także no tutaj zdecydowanie polecam badanie gołębi, a nie leczenie. Suplementacja. Używam też produktów z firmy Tolisan, jak powiedziałem. Bazuję tam na produkcie, który jest tak zwanym, jest to prangę zupę. Nie ukrywam, że tego produktu używam. I też używam produktu w płynie. To są tak zwane drożdże. Nie używam drożdży w proszku, tylko używam drożdży w płynie. Powiedz jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o probiotyki. Często czy nie często? Powiem tak. Jeżeli miałbym gołębie leczyć, wspomagać, to uważam, że chyba lepiej przerwać lot. Z tego założenia wychodzę. No niestety, gołąb owszem, wróci, doleci do domu, ale no ja też może inaczej do tego podchodzę, no bo chciałbym zwyciężać, chciałbym wygrywać i biorąc pod uwagę, że to może mieć wpływ na niepotrzebne straty w gołębniku, to uważam, że chyba i też innym hodowcom doradzam, lepiej przerwać lot, nie patrzeć na tą listę ogólnooddziałową, skupić się na tym, żeby jednak zdrowie na gołębniku było dla nich priorytetem. Teraz może Mariusz opowiesz nam troszeczkę o gołębniku rozpłodowym, jak to wygląda. Oczywiście w części drugiej pokażemy ten gołębniczek rozpłodowy, tak jak wcześniej porozmawialiśmy, że pierwsza część będzie bardziej taka teoretyczna, dokładnie, a druga bardziej praktyczna, czyli będziemy już w gołębniku. No to zacznijmy od... No tak jak wspomniałem, moja hodowla to są gołębie Ginter Prange, Gerard Kopman, Henry Flomans, Rick Custers, linia 336, Dirk de Beer, Wolfgang Krepper, no i pojedyncze gołębie, no to Patrick Books, linia Sagana, Louis Adiansen, linia Klampera, Rudy Dears, linia Gushantier, flagowe gołębie, no to jest taką absolutną bazą, na których hodowlę swoją, że tak powiem, wyklarowałem. Te gołębie w dużej części już są gołębiami tak wiekowymi, tak, że już po prostu są i niepłodne, i samiczki już jajek nie noszą, ale nasz kapelan okręgowy, że tak powiem, dostaje ode mnie te gołębki w prezencie. Pozdrawiamy naszego kapelana okręgowego. No, też fajny ten, taki element, ponieważ dwie samiczki z tego, co dostał, że tak powiem, u niego w tym gniazdku, jakie on tam im przykował, poniosły jajeczka, wychował jakieś tam dwa młode, dwa samczyki, zapłodziły tam jedno jajko, także, że tak powiem, też jakiś fajny oddźwięk. Także gołębie, które są u mnie już niepłodne lub nie noszą jaj, samiczki, nie są usuwane. One mają tak zwany, my to nazywamy tutaj z Romkiem moim pielęgniarzem, archiwum, i one tam dożywają tej swojej spokojnej starości. No, chciałbym tutaj zaprezentować, jak to wszystko się odbywało. No, takim numerem jeden, który nabyły gołąb od Gintera Prange, jest to córka gołębia o nazwie Ringlose. Dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Ringlose to jest gołąb, który nie miał obrączki,
Bo po niemiecku Grillo to znaczy, że bez obrączki, także no w Polsce gołąb bez obrączki to chyba raczej nie ma racji bytu, a się okazało, że Ringlose jest był jednym z lepszych gospodowców, jakie chyba na środowisko gołębiarskie nam przekazało. Kolejnym gołąbiem była to samiczka, była to córka trzeciego asa narodowego Niemiec 1530. Była skrzyżowana. Był to no, na pewno hodowcy, którzy znają linię Gintera Prange. To był bezpośrednio syn 330 razy syn Beatrix Dofera. Ten gołąb też przyczynił się w dużej mierze do mojej takiej flagowej wyników. Kolejnym miałem syna brata 330. No i też dla mnie bardzo istotne nazwisko w hodowli Gerings. Jest to dla mnie absolutny top światowy. Andre Belens też absolutny top. Jak widać, Ginter Prange jest też kolekcjonerem, ponieważ potrafi w swojej hodowli zasilać się od innych hodowców. Kolejnym gołębiem Gintera Prange był kolejny syn Beatrix Dofera razy wnuk Dobranko. To jest gołąb o nazwie Leper. Akurat tego gołębia znasz, ponieważ on był ojcem tego mojego 9008. Znasz tego lotnika. Kolejny gołąbek, świetna samiczka, Rosalia. Jest to też gołąb od Gintera Prange. Jest to po Adle Balance po oryginalnej linii Kopana 595, wiadomo, Beatrix Dofer. Kolejną samiczką jest samica to była. No niestety ten gołąbek tylko jeden rok poniósł jajeczka. No, co muszę jeszcze powiedzieć? Ja jestem takim kolekcjonerem, kolekcjonuję antyki, kolekcjonuję też starą porcelanę. I staram się, nie wiem, uważam, że to ma wpływ, ponieważ staram się wyciągać gołębie rozpudowe, które mają już zasługi w swoich potomstwach. Także rzadko kiedy kupuję gołębie młode, chyba że je u danych hodowców zamawiam. Staram się zamawiać gołębie, wyciągać z gołębika rozpudowego. Kolejnym absolutnym topem, no na pewno dużo hodowców zna tą linię. Jest to, to była, był to pełen syn 1009 od Gintera Prange. No, uważam, że hodowcy znają bardzo dobrego gołębia. Jak przejdziemy dalej, to zobaczycie jeszcze fajniejszą rzecz. To jest gołębek od Gintera Prange z linii 703-734. Tu kupiłem tak się fajnie to spisywało, że odkupiłem i dwa gnieździaki z tej linii. To są ten. Kolejną, no i zaczynamy. Ten. To są gołębie od hodowcy Gerarda Kopmana. No, ta samica, znaczy tego gołębia chyba nie trzeba przedstawiać, jest to Mighty Man, jest to pełen brat Kleine Dirka. Była u mnie córka tego gołębia. Trzy sezony poniosła mi jajka. Obecnie na gołębniku rozpodowym posiadam cztery samczyki i jedną samiczkę. Żaden gołąb nie poszedł do lotu. Wszystkie są w rozpłodzie. No jest to baza mojego gołębnika rozpłodowego. No co tu można powiedzieć? No, Gentle Golden Lady. Golden Lady wywodzi się z kanibala. Matką Golden Lady jest siostra Rambo. No, że tak powiem, creme à la creme. Czyli to wszystko jest, że tak powiem, rodzina, bo i Rambo, Tak i jest. Hannibal to jest Tak jest. praktycznie. To jest Kanibal jest synem Rambo. A Tak. tutaj, no to znaczy, że Kanibal był krzyżowany na swoją półsiostrę. Na swoją Ciotkę. półciotkę, przepraszam. Na Tak. swoją półciotkę, nie? No. No, Gentil, wiadomo, jest to olimpijczyk, który osiągnął wyniki. Była to olimpiada w Bazylei w 97 roku. No, mamy jego wyniki. No ale mówię, no hodowla Gerarda Kopmana to jest absolutny top. Jestem pod wrażeniem tej hodowli, byłem tam kilka razy. Utrzymuję świetny kontakt z Gerardem. Jestem zadowolony. No i to jest, że tak powiem, linia mojego Kinga. No też znasz tą linię tych moich gołębi. Z tego właśnie się wywodzi linia mojego Kinga.
Co jest ciekawe, Der Drummer i Wimin, Wimin wiadomo, jest to siostra Kleine Dirka i Der Drummer, są to rodzice niejakiego gołębia, który się nazywa Last Samurai. W środowisku gołębiarskim jest to gołąb bardzo znany, także jest to krzyżówka brat Lasta Samuraja i od dołu mamy krzyżówki Jacko z gołębi Jareda Kopmana, też wybitnie dalekodystansowych gołębi. Tego samczyka skrzyżowałem właśnie z pełną córką od Lika Kustersa 336, tego co miał 10 razy pierwszy konkurs i to było bazą mojego gołębnika rozpłodowego. Kolejnym gołębiem, który był w moim gołębniku rozpłodowym, był to syn Titera i Palomy, absolutnie fenomenalny gołębi u Gerarda Kepmana. No zresztą jak widać, zobaczmy jak to te narodowe loty wyglądały, no 47 tysięcy, 50 tysięcy, 60 tysięcy gołębi koszowanych, także no, wyniki mówią same za siebie. I tak dobrze. No i to jest też, okazało się przez te ostatnie 2 lata wnuczki tego gołębia, bo tą na moim gołębniku rozpłodowym, w tym roku no eksplozja, nie wiem czy udało mi się po prostu dopasować samiczkę i samczyka. Samczyk jest z mojej linii 2300. To jest tak zwany tuptuś, ten gołąb miał nazwę tuptusia z racji tego, że mając już 12 lat tuptał, no i tę linię nazwaliśmy linię gołębi tuptuś. Syn Beatrix Dofera, raczej Glander Boy, gołąb od Jansena. No, może młodzi hodowcy, którzy teraz, wiadomo, linię Kittel, linię Rudy, no nie znają tych starszych, ale starsi hodowcy wiedzą, że to jest, tak powiem, no baza gołębników światowych. Kolejnym gołębnikiem od Gerarda Kopmana jest syn Branko razy Royal Blue. No Royal Blue był narodowym lotnikiem w 2001 roku. Co można powiedzieć? Szkoda, że tych gołębi już nie ma, takich linii. No bo tutaj one brały tylko udział w lotach narodowych i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym gołąbiem od Gerarda Kopmana, jaki była to syn Nasio. Był to pełen brat Admiry. Admira była olimpijczykiem u Gerarda Kopmana. Wywodziła się ona z gołębi Mr. Everman. Nie trzeba opowiadać o tym gołębiu. Zdobył pierwszy konkurs na 10 tysięcy jeden gołębi, 11 na 9. No i Young Dream. Young Dream jest to przedłużenie rodu Kleine Dirka. Jest to pełna córka Kleine Dirka, która się okazała no, fenomenalną lotniczką. Także co więcej o tym powiedzieć. Od dołu jest co olimpijczyk i fiera gołąb. Fiero, samiczka od Gerarda Kopmana. Kolejnym gołąbkiem, który był u mnie w hodowli, był tak zwany Ali. Ten gołąb na gołębniku Gerarda Kopmana nazwę miał Ali. Wywodził on się też oczywiście z linii Jelty Golden Lady, czyli fiera, brat Kleine Dirka, Golden Boy, Annabel, Beatrix Dofer, Kitter, Paloma, olimpijczyki. Ten gołąb przyczynił się do tej mojej super linii gołębi 3-4-2-3. Jego córka z 13 roku była 20. samicą w Polsce w olimpijskiej kategorii maraton. 3 loty miała fenomenalne. Miała koeficjent poniżej 10. No, czwartym lotem dołożyła ponad 10 koeficjent, także miała ponad 20. No, jakieś tam szanse były, może na olimpiadę, no, ale życie, że tak powiem, zweryfikowało inaczej. Zajęła 20. miejsce w Polsce. Jej dzieci, notabene, wnuczka tego gołębia, to jest ta samiczka, która w tym roku była na wystawie okręgowej z wynikiem do wyczynu 9000, bodajże 650 km, jak dobrze pamiętam. Zajęła 13 miejsce w Polsce. W tamtym roku lotowym zdobyła 13 konkursów na 14 wkładań. Nie zrobiła 14 konkursu z lotu z 200 km, spóźniając się tylko u mnie na gołębniku o 1,5 minuty, ale to był lot 200 km, bardzo lekki lot.
A gołębie dalekodystansowe, no potrzebuję troszkę popracować, ale i tak wynik jest fenomenalny. 13. konkursem, bodajże jest drugą lotniczką okręgu Zielona Góra z wynikiem 13 konkursów. Tu jest taka ciekawostka. Dużo hodowców nie zna historii gołębicy Annelies. W sprzedaży gołębicy Annelies od Gerarda Kopmana pośredniczył niejaki hodowca o nazwie Berend Frejze. Jest to hodowca, który miał tego swojego sławnego 133. Notabene też miałem jego syna. Pośredniczył w sprzedaży gołębicy Annelies. Annelies jest to pełna siostra Kleine Dielka. Przez czas, gdy był na gołębniku u Berenda Frejze, został on skrzyżowany z gołębiem Deloris z Annelies. Zostały wyciągnięte dwa młode, z czego jedna córka Annelies trafiła do mnie. No ale chyba może każdy nie zna, bo Annelies została sprzedana do Chin, ale jak wiecie, nie przeszła kwarantanny w Chinach i no niestety została zutylizowana, także no, chińskie prawo jest jakie jest. Tak się stało. No i to jest właśnie te gołębie, co mówiłem, zacząłem w Rudniku, co kupiłem od Andreasa Drapy. Córkę Champa i Miss Dortmund odkupił ode mnie kolega z Poznania, Mariusz Kasprzak. On się właśnie specjalizuje w gołębiach od drapy. Chciał bardzo ją odkupić, została odsprzedana. Córka, siostra Flicera, olimpijczyka. O, to taką można powiedzieć. Król, królowa, to są rodzice Champa i Karla. To są te. Także miałem córkę, syna i siostrę tego gołębia. Olimpijczyk, olimpijczyk, olimpijczyk. To te właśnie trzy gołębie zostały zakupione w Prudniku na tej aukcji, gdzie Andreas Drapa był u mnie, był w Polsce na aukcji. Syn Champa został odsprzedany chyba do Kielc jako pięciolatek. Też udało się odzyskać zainwestowane pieniądze, także akurat ten Flicerka została, że tak powiem, dożywotnio u mnie. Już niestety dokonała żywota. Jej trzy córki i dwóch synów jest u mnie na gołębniku. Dwie córki są na gołębniku lotowym. Jeden syn jeszcze jest lotowany z 17 roku. Radzi sobie świetnie. Kolejną fajnym gołębiem, który jestem też pod jego wrażeniem, był to gołąb od Andreasa Drapy. Był to drugi lotnik regionu 2001 i 2002 roku. Był on skrzyżowany z Mają. Także Maja, jak wiecie, też była olimpijką. Fajne potomstwo dał. No niestety kiedyś na początku mojej hodowli, no niefortunnie pan Romek otworzył drzwi, Samczyk przeszedł, no i ktoś złapał o gołębia. Jeżeli ktoś poznaje, że komuś wszedł, to mogę do domu to trąbić, bo no niestety. Kolejnym fajnym gołębiem to był gołąb od Andreasa Drapy. Z tego Blue 59 jest to gołąb z linii Jansenów, które Drapa zakupił. A matką była córka Zico, bardzo znanego gołębia u Andreasa Drapy i jakiegoś gołębia lotowego z gołębi też Jansena. Jest, o, tego właśnie szukałem. Kolejną bardzo dobrą linią był gołąb z linii ET od Andreasa Drapy i gołąb Olympia Miro powinien jeszcze być. O, te dwa gołębie. No tutaj był fenomenalna linia. Miałem dwie siostry, 2215, 2216. To były gołębie z 2009 roku. No fenomenalnie leciały jako młode bardzo dobrze, jako roczne robiły robotę. No niestety w 2012 roku lot rejonowy. No chyba kojarzysz, 2012 lot rejonowy, 570 km, taki katastroficzny, Bardzo no, ciężki. ciężki lot był, bardzo dużo gołębi poginęło. No niestety te samiczki mi zginęły na tym locie. Kolejną fajną gołębicą, która była u mnie, był to samiec z gołębia Olympia Miro. Jest to gołąb, który no, fenomenalnie leciał u Andreasa Drapy jako roczniak na 14 pola zrobił 10 konkursów, jako dwulatek na 14 robił 12 konkursów i jako trzylatek 14 na 14, zdobywając 1000,
W ostatnim roku no to 1300, czyli as punkt, no to jest wynik fenomenalny. Z tej linii Olimpia Miro była taka samiczka 2263. Ona też notabene przepadła na tym ciężkim, wymagającym locie. No, leciała fenomenalnie, miała 4 konkursy w pierwszej dziesiątce na oddział, 3 dyplomy. No, zapowiadało się fajnie, no ale jak ja to mówię, nieobecni głosu nie mają, niestety. Kolejnym gołębiem, który no niestety, mimo tak młodego wieku, wchodzimy do gołębnika i gołąbek niestety, ale nie żył. Był to gołąbek, którego zamówiłem u hodowli Herbots. Poprosiłem o bardzo mocnego hybryda gołębia Nacional. Jak wiecie, synem Nacionala jest Lorenzo i synem Nacionala jest Nato. A dodatkowo jeszcze został skrzyżowany Beauty Nacional z linii Nacionala i Brat Nacionala. Także to był super inbred. Na szczęście dwa gołębie, samiec i samiczka po tym gołębiu były na gołębniku lotowym. Z racji tego, że gołąbek niestety, ale no, dokonał żywota, zostały przeniesione na gołębnik lotowy, rozpłodowy, przepraszam. No tutaj też chwileczkę bym się nad tym gołąbkiem, tutaj trochę szczęścia, że tego gołąbka miałem na swoim gołębniku. W 2000 bodajże chyba 18 czy 17 roku, chyba 17, dojechaliśmy do braci Połów i na jego osiedlu, gdzie mieszka, był remont wszystkich dachów. I bracia Połów nie lotowali w tym momencie. No i z racji tego udało mi się wyciągnąć syna Wasyleja. Jest to fenomenalny gołąb, ponieważ jest to pełen syn Wonder Dicka. Wonder Dick to jest no, fenomenalny rozpłodowiec, ale ja tak powiem, jak to mówią, nic bardziej się nie zdarza. Niestety zdarza się. Ten gołąbek też panu Romkowi niestety wyskoczył. Ale na szczęście już był na hodowli 3-4 lata. Także jeżeli u hodowców ktoś ma Holendra z 12 roku, rodowodzik jest do odzyskania. Proszę. O, świetna rzecz. Kolejnym rodowodem jest to gołąbek od Flomansa. Jest to pełen bratem, ojcem tego gołąbka to był u mnie, był brat Hulikana. To są gołębie, które u mnie wygrywają przeważnie loty 500-300 km. No, można powiedzieć linia 92-04, 90-02, 90-04. No, tutaj są już to gołębie mocno znane. A czym się mogę pochwalić? To zaraz ją pokażemy. To jest na gołębniku. To jest kolejny Flomans z linii Ezel i z linii Hulikan. Jest to oryginalny rodowód. Kolejny Flomans. Tylko już to są gołąbki, które zostały ode mnie odkupione od Hogemana, który był w spółce z Begenikiem. Rozdzielili się, także już tego. To była gołębica Primadonna. Także ja miałem stricte tą Primadonnę. Także wyciągałem gołębie, mówię, rozpłodowe. To jest właśnie, jak mówiłem, 336 linia tego super lotnika, który miał 10 razy pierwszy konkurs. I to jest druga gołębica. Jest to siostra tego gołębi i to jest kolejna linia 336. Także te gołąbki, one przyczyniły się do u mnie powstania tej linii King, o której dużo powiemy. No też perełka na torcie, że tak powiem. No udało mi się odkupić, właściwie udało, no z datnie wieku też hodowla Manfred Reimer. Jest to hodowla, która była, jest to niemiecka hodowla, która stricte tylko na, jego hodowla się opierała na gołębiach z linii Declac. Odkupiłem gołębia z linii 61, 091, no to, no to nie trzeba nikomu tłumaczyć. Były to oryginalne Declaki. Ten gołąbek niestety zapłodził tylko jeden rok. Tak, jeden rok. Ten gołąb, który
którego był 2002 roku, on się przyczynił do powstania linii tej mojej 3460. Ten gołąb był w parze z tą siostrą Flittera, którą myśmy oglądali. I to też ta linia okazała się no, fenomenalną linią. Do dzisiaj są te gołębie w rozpłodzie. No, notabene w tym roku wnuki, prawnuki powygrywały loty. No, kolejnym, no, Hans Meyer, no, miałem córkę fenomenale. No, fenomenale to naprawdę fenomenale, nie dziwię się. W 2004 roku jako roczna 13 kładań 12 konkursów. W 2005 13 kładań 12 konkursów. W 6 13 na 13. W 7 13 na 13. W 8 12 na 13. To ta gołębica pomyliła się tylko 3 razy nie robiąc konkursu przez 5 lat lotowania. No to dla mnie to jest no, prawdziwe fenomenale, nie? Córka fenomenale. Tu też, że tak powiem, za dużo się nie pocieszyłem. 2 lata poniosła, później zachorowała ze starości. No i niestety, no ale ta linia też tutaj na moich gołębiach rozpłodowych jest. No kolejną perłą, jaką miałem, hodowla Engels. Jeszcze mówimy o starych Engelsach. No to 108 jest to pełen syn 231. O 231 chyba nie trzeba nikomu powtarzać. Gołąbek 231 to jest gołąbek, czekaj, to białolotek musi być. 178 to jest on, a 231 to jest to. To są dwa absolutne topy, na które oczywiście mówimy o latach 2000 w hodowli braci Engels, nie? No i mam dwie samiczki z tej linii. Nazwane zostały brylanty. Są to samice, które tylko i wyłącznie są na gołębniku rozpłodowym. Kolejnym gołębiem, no Hans Hild, linia 809, wiadomo, nie ma lepszej u niego. Córka 809 również zagościła na mojej hodowli. To jest gołąb od Putmana, linii Kleine Dirka. To już są moje, sekundka. O, właśnie, do tego chciałem zmierzyć. Tutaj troszkę bym się na tym gołębiem, że tak powiem, pochylił. Jest to rodowód z hodowli braci Dynas, Jules i Dirk. Są to hodowcy, którzy wychowali no, gigantycznego gołębia, który się nazywał... jak... Sekundkę, niech ja sobie przypomnę. Który był 16 razy pierwszy konkurs zdobył, a gołąb się nazywał... Ten był Louis Klamper, a to był... Za chwilę może sobie przypomnę. Mhm. I no powiem tak. Kwotę, jaką za niego zapłaciłem, do tego, co po nim wychowałem, to mogę stwierdzić, że dostałem go za darmo. Naprawdę. Jest to pełna... Jest. Super Louis. Przypomniałem sobie. Super Louis gołąb się nazywał. Też go tam... tego gołębia udało mi się pozyskać przez, przez kolegę Grotter. Jest to taka szara eminencja, można powiedzieć, niemieckiego związku. No, wszedłem do jego domu, na dole biuro przygotowane pod aukcję gołębi. No, będąc tam pierwszy raz, byłem totalnie w szoku. Został mi ten gołąbek polecony i ten gołąb, ta samica, która była, to ona właśnie jest babcią tej samiczki, która w tym roku zdobyła 13 konkursów, zdobywając pierwsze miejsce w oddziale Żary, drugie w okręgu Zielona Góra. No. Tutaj już mój, ale na tym gołębiu się musimy też pochylić. Jest to moja linia 2300. Ojcem jest, był tej 2300 samczyk od Gintera Prange, syn 1530, tego trzeciego narodowego lotnika Niemiec. No i tutaj znajomość mojego z Manfredem Bullą, Xavier Oswald. Jak niektórzy wiedzą,
linia Besta. Ten gołąb na początku nie nazywał się Best, jak jeszcze był lotnikiem, nazywał się Speedy. Po tym, jak Manfred, kolega Bulla, odstawił go do spodu, nazwał go Bestem. No, gołąb leciał fenomenalnie, bo był w kategorii B piątym asem Polski i w ósmym, w siódmym roku, a w ósmym roku był kategorii czwarty as i piąty as Polski rok po roku. Skrzyżowałem to właśnie z tym i to jest kolejna linia 2300. Ten gołąb w 2013 roku wygrał lot okręgowy, taki płatny. Też tam była taka adnotacja, że poradnik hodowcy sponsorował ten lot, tam był wywiad w gazecie, ta linia gołębi, ona stricte wygrała lot, miałem pierwszą serię w okręgu, pierwszego, piątego gołębia, tam był chyba bodajże 23 gołąb, także ta linia 2300. Ta gołębica dała kolejną moją asicę, no 3419, też nasz gołębia, która wygrywała loty maraton, 500-ki i co najciekawsze, że wnuczka tej gołębicy 815, no, która niestety zginęła w 2018 roku na locie Rosendal, takim też ciężkim, miała pierwsze konkursy i z maratonów, i z 500-ek. Także tutaj mówię, fajnie było, bo tutaj jest przekazywanie na lotach dalekodystansowych postaci babcia, córka, wnuczka. Zobaczymy, jak prawnuki. Prawnuki teraz będą lecieć. Takie. Nie. O, jest. Kolejną ważną linią, tak jak wspominałem, kolega Manfred Reimer, który odsprzedał mi te oryginalne deklaki, które są, były u mnie te dwa. Na przełomie lat właśnie 90., 2000, 2010 wyhodował świetne dwie linie gołębi. 1070 i 1100. To były jego dwie absolutne linie topowe gołębi. Te gołąbki też ode mnie nabyli hodowcy z Częstochowy, którzy no, fenomenalnie nimi polecieli, zdobywając no, laury na mistrzostwach Polski i tak dalej. Co tu jeszcze chciałem pokazać? A właśnie, to co mówiłem od kolega Berensa Frejze, ten, który pośredniczył w sprzedaży tej Annelies. Jego najlepszym gołębiem był gołąb 133 z linii. One się wywodziły z Berens Frejze. Tam był André Belens, one były oryginalne Hofkensy. Także to są Norman Hofkens, to są takie nazwiska, można powiedzieć, które się wpisały na stałe w nasz, ja tak powiem, nasze hobby. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tak zwane archiwum. Pokażemy teraz gołębnik rozpłodowy. Obecny. No to jest właśnie ta samiczka 3423, która była 25. samicą kategorii maraton olimpijski w 2016 roku. Ona się wywodzi z tego gołąbka Ali, a matką jest oryginalna córka 336, która tam była od Ricka Custersa. O, to jest ostatni zakup mój. Jestem pod wrażeniem gołębi od Dirk Debera. No co? Pełna córka Gusa, przepraszam. Pełna córka Gusa. No, chyba perełka, tak uważam. Dlaczego ją odkupiłem? Za chwilę będzie miało to znaczenie. Bardzo duże znaczenie stanowi ten gołąb. Gus, jak wiemy, jest pełnym bratem Olimpiady 003, prawda? No i cztery jedynki gołąb Kopmana, no to którą na pewno hodowcy wiedzą, ale co jest istotne? Najistotniejszym w tym wszystkim była ta krzyżówka. Ta córka Kleine Dirka z tym synem Deleusa 336. Ta linia u mnie
jest dominującą linią. No i miałem przyjemność odkupić z hodowli Gintera Prange oryginalnego syna 336. Także kupiłem brata tego gołębia. Także, no, super Deleus, no, chyba na pewno ludzie znają Luisa Deleusa, no to jest absolutny top lat 90., 2000. To jest, no, jakbyśmy mówili, no nie wiem, o bardzo sławnym człowieku, jeżeli chodzi o sport gołębiarski. Owszem, tu jest Deleus, syn pełen, ale tu jest matką córka Ringlosera. Żeby było ciekawiej, krzyżowany na Imbret, na matkę, na kolejną córkę. Ringlose był sparowany ze swoją córką. Także, i to jest absolutna baza. Gołąbek 50 roku, płodny, w super formie. I on zainicjował tą moją linię z Mikey Manem. Ta córka od Joada Kopmana była właśnie skrzyżowana z tym gołębkiem od Gintera Prange, z córką Mikey Mana. I to jest ta linia, którą wspominałem, że mam cztery samczyki, jedną samiczkę, wszystkie są w rozpłodzie. Tym. No wiadomo, kolejnym gołębiem, nie ukrywam, że bardzo dobrze mi się współpracuje z hodowlą braci Herbots. Nie ukrywam, że też pośredniczę w aukcjach tych gołębi w Polsce, jeżeli są. No wiadomo, jeżeli Herbots, no to Iwan, wiadomo, nie? Jest tu pełna, mam pełną córkę Iwana i mam syna Iwana. Jak to mówią, gołębie są dobre, latają, ale mówię, jak będą trzylatkami, no to wtedy będziemy mogli coś o nich więcej powiedzieć. No wiadomo, tam certyfikaty, to jest gołąbek zamówiony, właśnie, który wam wspominałem, od Dirk Debera. Tu jest, muszę odsłonić, bo to jest bardzo ważne. Olympic Blue, jest to olimpijka z Poznania. Jest to syn Olympic Blue razy ta krzyżówka, którą uważam, że to jest jedna z lepszych krzyżówek gołębi. Cztery jedynki razy gust. Pełen brat Olimpiady 003. I to jest gołąb 20 roku. Ja mam taką skłonność, że nie patrzę na obrączki gołębi młodych, gołębi rocznych. Jeżeli jest dobry, to leci. A czy po czym ktoś jest, to, że tak powiem, czas pokaże. Ale z tego, co wiem, to co mi powiedział mój pielęgniarz, to jest dobrze. Tutaj jest bardzo ważny gołąb też dla mnie. Każdy Vandenabele kojarzy z gołębiem rudy, prawda? Aczkolwiek ja od Manfreda Reimera odkupiłem gołębia, który jeszcze jest po, ale wygląda już dziadkowato naprawdę. Ale w tamtym roku był z córką Jasona od Gabiego Vandenabele i notabene potomstwo było, jest ok. Nie został wycofany z gołębnika rozpłodowego, jest dalej na gołębniku rozpłodowym. Ale to jest istotne. Tu jest fenomenalna linia Coronela. Jest to gołąb, który, no wiadomo, Wittenbuick i Coronel. To są dwa gołębie, na których Gabi Vandenabele postawił swoją, no tak powiem, sławną hodowlę. No i zaczynają się gołębie, ja tak powiem, szybkie. Tu, no wiadomo, Wolfgang Krepper jest to, no można powiedzieć, chyba dominująca osoba, jeżeli chodzi o krótki dystans w niemieckim lotowaniu. To z linii 15-54-10 od Leo Horemansa. Jest to po bracie Kanibala. No i istotny gołąb, pełen syn Jackiego, który wylatał, no życzmy sobie takich wyników, nie? A tu jest właśnie córka tego 11. No, chyba nie trzeba mówić, że samicą jest córka Blue Dreama. No, gigantyczne pieniądze Wouters za tego gołębia wziął. O, i tu już się zaczynają gołębie, które są moje po tych właśnie gołębie oryginalnych tym. To jest linia gołębi właśnie z tej, co mówimy, King. Mam trzech braci z trzema siostrami połączone w różnej krzyżówce. Także to jest pierwsza linia 7404.
i 1791. Jest to córka brata Last Samuraja razy pełna córka 336 od Kustersa. Ale o, o właśnie tu się chciałem skupić. O, jest. To jest gołąbek Miss Neville. Jest to gołąb też właśnie, którego udało mi się kupić w ten sposób, że bracia Połów nie lotowali. Powiem tak, może nie było to dla mnie istotne. Dla mnie najbardziej istotnym gołębiem był gołąb Alfredo. Alfredo jest to pełen syn Rudego, przez wielu uznanych chyba najlepszą linią. Także córka tego gołębia od Gabiego van den Abele jest w moim gołębniku. No, a to jest właśnie ta gołębica Miss Neville. Ona też jest w moim gołębniku. Także mówiąc o gołębiach, to nie mam po tych, tylko mam te gołębie. Bo zazwyczaj to inaczej wygląda. Ja mam właśnie te gołębie. Także no, córka Alfredo, ten gołąb chyba był najbardziej zasłużony. Aczkolwiek no, z tego co widziałem na aukcjach, no to Rudy robił robotę, a Alfredo robił robotę lotową. To jest od doktora, to było Kassel, tak. W Kassel odkupiłem od doktora Schwide. Teraz powiem dlaczego, ponieważ no, fenomen, w tamtym roku zniosła jajka, nie wiem jakim cudem, ale zniosła. Jest to u mnie perła na gołębniku, córka kanibala razy córka Rambo. Także mocniejszego imbreda na kanibala nie wiem, czy to jest. No to jest niesamowite, że w tamtym roku poniosła dwa jajka, jedno było zalężone. No, faktem jest, że to też może mieć wpływ. U mnie gołębie rozpłodowe, zwłaszcza te zasłużone, niosą dwa komplety jaj między marcem a majem i trzeci komplet jaj w lipcu. I są rozdzielane. Nie ma znaczenia, że są zamówienia na gołębie, coś takiego. Tak też nie istnieje. Te gołębie są rozdzielane i one nie mają potomstwa. Już. No, ta córka kanibal razy córka Rambo. Syn kanibala razy córka Rambo. Także, no, no też perła na torcie. No, to wiadomo, jak każdy wie, że to jest burger, to jest brat kanibala, a Rambo jest ojcem tych dwóch gołębi. Notabene przylecieli razem z tego lotu Burgers. Jeden był pierwszy, drugi był drugi. Tak, nazwali go od lotu. Tak jest, dokładnie tak. No, nie wiem, czy... A nie, to była... Z kanibalem to było, czy z nacjonalem? Że... Nie, z nacjonalem. O, i to jest też kolejna perełka, którą mam i jeszcze jest na gołębniku gospodowym. Nosi jajeczka, także zasłużona. No, córka Gushantie. Jest to fenomen tego rodzaju, że jako chyba jeden pierwszy gołąb zaliczył dwie olimpiady z rzędu, nie? Także chyba takiego gołębia nie było. Jest to hodowca Rudy Deals. Wywodzą się te gołębie z jego hodowli. Także no to jest to Adler Balance, to co mówiłem, to już no to takie jakbyśmy mówili o naprawdę o starych znanych już czasach, ale to jest absolutny top. Jest to córka właśnie tego Gushantie. Jest to absolutny top na moim gołębniku rozpłodowym. Jeszcze wam chcę pokazać bardzo istotnego gołębia. To są te, to są dzieci tych rozpłodowców, które są już na moim gołębniku rozpłodowym. A właśnie, notabene. O, to co wam mówiłem, że mam dwie samiczki po tym Engelsie z linii 178, to miałem syna jego. No i on był skrzyżowany z moją samicą 346, która jest notabene córką oryginalnego De Klaka z linii 461 z pełną to ona był z Kopmanem 2004 rok z tą wnuczką samicą z Annelies. Ale co jest ciekawe, że ta samica jako roczna zrobiła, była najlepszą samicą oddziału, była pierwszą samicą kategorii A, reprezentacja na wystawę okręgową Kielce 2004, mistrzyni okręgu krótkiego dystansu. W 2015 roku
miała kontuzję na skrzydło, została wycofana do gołębnika rozpłodowego, jest do dzisiaj i ona się wodzi z linii tego mojego tuptusia. Także w tym roku z linii tej gołębi, no, samiczka ma koeficjent 4 w kategorii C, także no, prognostyk na ten rok jest ciekawy. Zobaczymy jak dalej. O, tutaj też chwilkę się musimy... od Patryka Buxa mam Sagan razy jego siostra. Jest, gołąb jest u mnie. Jak wiecie, Sagan jest sprzedany, ale jest opcja, że w przypadku, gdyby coś się działo, to ja tego gołąbka muszę wrócić. Gołąbek jest zapłodniony, jest mój. Przez 2 lata jest u mnie. Młode są. 2 razy na pewno gołąb o numerze 16 jako młody chyba nawet raz zrobił dyplom, ale to mówię, to młody, roczny to dla mnie czas, ale linia Sagana jest na gołębniku u mnie, ten, a to jest matka i ojciec. Kolejny absolutny top. Absolutny top. Jest to turka klampera. Klamper u hodowcy Louis Adiansen wylatał 18 razy pierwszy konkurs. Bardzo ważną rzeczą jest to, że matką jest syn kanibala razy siostra klampera. I to jest właśnie linia też tego Kinga. Gołębi, które w lotach dalekodystansowych, maratony, wygrywają okręgi, regiony. Ich wnuk w tym roku jest pierwszym, drugim lotnikiem oddziału, 6. lotnikiem regionu, 3. lotnikiem chyba okręgu, coś takiego. W tamtym roku, 2 lata temu, jego siostra gniazda tak fenomenalnie poleciała, a w 19 roku ich wnuk wygrał lot okręgowy z maratonu. Tak, tak, dokładnie, dobrze tak pamiętam. O, i tutaj też chwilkę będziemy musieli się... To jest też bardzo istotny gołąb w mojej hodowli. Jest to gołąb od Rykiego, od Flomansa. Tak się składa, że mam takiego przyjaciela Niemca, który mi przetłumaczył rodowód Flomansa, no bo jak wiemy, no Floman wypisuje tak rodowody, ale to jest istotne. Jest to wybitna linia gołębi krótkodystansowych sprinterskich. Ojciec wygrał 14 razy pierwszy konkurs, a matka wygrała 11 razy pierwszy konkurs. Ale bardzo ważną rzecz, ojcem jest brat Hulikana. Także no Hulikan, gołąb 51, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Także ta linia jest... Notabene on jest wnukiem, on jest dziadkiem tej samicy, która w tym roku zrobiła 13 konkursów, będąc pierwszą samicą oddziału na 14 wkładań i drugą samicą okręgu Zielona Góra. No, kolejna perełka jest u mnie od będzie trzeci sezon. No, córka 261, no nie trzeba nic tłumaczyć. Jest to gołąb, który ojciec dobył 10 razy pierwszy konkurs. Dostał kontuzję, jest odstawiony, ale dla mnie najistotniejszym gołębiem w tym gołębiu, owszem, to jest lotnik, ale dla mnie jest ta samica najbardziej istotna. 1000. No tak byłem z tym linią zauroczony, że no... dobrze, za chwilkę. Linia 1000, córka 261. No, co tu można powiedzieć? No, top i nic więcej, no absolutnie. Bardzo dobry gołąb, jest od 2 lat. Zobaczymy. Nowy zabytek od Rutenburga, jak wiemy. Tam miałem tego Wonderlika, którego mi wypuścił. Kurde, kupiłem syna Wonderlika. Kleine Dirk dał Wonderlika. Także syn Wonderdicka jest u mnie na hodowli. Jest to świeży zakup. Odkupiłem go od Rutenburga i tak dalej. No jest to, no, zakup był spory, ale sprawdziła mi się ta linia zdecydowanie. Wonderdicka z krzyżówce z gołębiem od Louisa Adiasena z linii Klamper. Także dlatego też wprowadziłem tego gołębia. Ale co istotne, córka Aladyna jest matką tego gołębica. Tej gołębi. Także
No i wiadomo, WOS 41 od Marcela Albrechta. Krzyżówka Aladdin od Kopmana razy gołąb od Woutersa. Od Marcela Albrechta. Także WOS 41 linia. Kolejny gołąb jest to Imbret na Nacjonala od Herbotsa. Wiadomo, na to od dołu jest, tu jest czysty Nacjonal, tu jest krzyżówka na Iwana. To jest to zakupione tylko dlatego, żeby była na Imbreda, na Iwana robiona kolejna ta. I tu jeszcze wam, koledzy, koleżanki i koledzy, chcę pokazać istotną rzecz. Tym. O, jest. To jest gołąb od Gerarda Kopmana Armando. No niestety, w roku 2021 żadne jajeczko nie było zalężone już po tym gołębiu. Prawdopodobnie zostanie odstawione do tak zwanego archiwum, ale jest to gołąb, który przyczynił się znacznie do podniesienia poziomu sportowego mojej hodowli, ale daję mu jeszcze w tym roku szansę. Zostały zakupione tabletki od brata kolegi, od brata Herbotsa, tak zwane cuch tablete. W tym roku przeżyję tą kurację. Oby chociaż jedno jajeczko było zalężone, to będzie super sukces. Co jest istotne? Córka Kleine Dirka. Kleine Dirk krzyżowany na Lady. Także jest to bardzo mocny imbret Kleine Dirka. No, Araldo jest to gołąb, który występuje w katalogu u Gerarda Kopmana. Jest to absolutny top. Co jest istotne, no, gołębie bardzo dalekodystansowe. Ilość gołębi wkładanych 9 tysięcy, 13 tysięcy, 12 tysięcy, 15 tysięcy, 13 tysięcy. I to nie jest, tak powiem, jednostkowa. To jest, tak powiem, jak widzisz, to jest dziadek, babcia, syn, córka. To po prostu, no to jest linia fenomenalna, ale mówię, w tym roku niestety, w tamtym roku nie były już jajka zalężone. Oby był to tylko, że tak powiem, punktowy jego niemoc, aczkolwiek nie można wyeliminować, że już, że tak powiem, no jego czas się skończył. O! Jest. Absolutny top. Jak zwróciłem uwagę, że brat Last Samuraja z The Domera i Women dał u mnie tą linię Kinga, no tak powiem, zadałem sobie cudu, zwróciłem się do hodowli braci Mac, którzy kupili Last Samuraja od Gerarda Kopmana, odkupiłem od nich Imin, to jest pełna córka Golden Glow i Last Samuraja. Jest to absolutny top. Mimo to, że samiczka z 9 roku, 3 komplety jajek, wszystko jest ok. To oczywiście tam może jedno jak niezależone, ale to wynika z jakiegoś tam może niedopilnowania, nie do dolężenia. Także jest ten, to jest istotne. No takiego inbreda na linię Kleine Dirka i Golden, Gentila Golden Lady, no to już jest po prostu, no co, Argenton, no to już jest, można powiedzieć, bardzo stara linia, ale Der Domen Women. Jest to córka Kleine, siostra Kleine Dirka i tak samo Mikey Man jest bratem Kleine Dirka, a Annelies jest siostrą Kleine Dirka. No to ta linia tego właśnie Last Samuraja, tej córki, no to i Golden Glow, no to są gołębie absolutnie fenomenalne. No i jak tam wtedy widziałeś, z czego się wywodzi, i to jest też, a teraz najnowszy zakup, jest to, no chyba, absolutny top. Tak wynosi z papieru, zobaczymy. Jest to nowy zakup. Mam nadzieję, że będzie udany. Syn Ringlose razy, ci źle mówię, jaki syn? Ringlose razy 1000. Ale co jest najciekawsze? Na dole jest Ringlose razy jakaś samiczka od, sekundkę, jakbyśmy sobie zadali cudu, to byśmy ją znaleźli, ponieważ udało mi się odzyskać dziewiątka analogiczne gołębi Gintera Prange. Także tu jest podwójny syn Ringlose
razy trójkaringlozę, dodatkowo krzyżowana na samicę 1000, która jest matką 261, jak wiemy, nie? Tego lotnika, który ma 10 pierwszych konkursów tylko dlatego, ponieważ zapał kontuzję, nie? On... O, i to jest gołąbek kolejny zamówiony od Dirk Debera. Jest to po olimpijce Olympic Blue razy olimpijczyk olimpiadę. Są to gołębie w olimpiadzie w Poznaniu. Jest to nowy nabytek. Czas pokaże, co to jest. Mówię, no ja jestem kolekcjonerem wyciągania starszych gołębi z tych, ale z tego, co mi wiadomo i już wiem, no to linia Olympic Blue i linia Olympia 394 są to gołębie, które świetnie przekazują. No nie ukrywam, że wiążę duże nadzieje z tymi gołębiami. Życie zweryfikuje wszystko, jak to mówią. A, to też muszę pokazać. Tego gołąbka polecił mi Jo Herbot. Jest to gołąbek, gołąb, którego on zakupił. Jest to tak zwany Pau, de Pau. Jest to gołąb, który był, zdobył pierwszy narodowy lot niemiecki. Gołąb, który się wywodzi z linii Las Kepson. To jest, no, to jest bardzo stara linia gołębi. Słyszałem o tym hodowcy, nie ukrywam, ale co jest dla mnie istotne, że tu jest gołąb od Polina, marka Polina. Mark Polin jest to hodowca, który sprzedał Herbocowi za bodajże 200 tysięcy euro swojego gołębia, który się nazywał New Belgian Pride. Tak, New Belgian Pride. Także dlatego, że tak powiem, mówi, weź tego gołębia do swojego rozpłodu, jest... Jest to nowy nabytek, zobaczymy. No notabene, tak wygląda ten gołąb. Jest, ten gołąb jest u mnie w gołębniku. Jest to pełen syn tego Depau. O, jest. No i tu. No i kolejny absolutny top u mnie na gołębniku. Jest to córka złotego olimpijczyka od Wolfganga Repera z gołębia 54. Jest to olimpijczyk z roku 2009. Matką jest wnuczka olimpiady 003 i Pullhaus. Jest to hodowca niemiecki, bazuje na gołębiach. Ta hodowla też była w rodowodach od Andreasa Drapy. Na Pullhausie też wiem, że kolega Andreas Drapa leci. Jest to córka tego gołębia. Olimpijczyk z Dortmundu. Też absolutny top na moim gołębniku rozpłodowym. Jeszcze taką ciekawostkę chciałem wam pokazać, bo ja... Dla mnie gołębie wszystkie mają znaczenie. Gdzie ja mam samicę? No jest, kurczę, bo już... No. No tu jest też absolutna dla mnie numer i bardzo ważna gołębica w moim gołębniku rozpłodowym. Jest to samiczka od Intera Prange. Jest to córka Beatrix Dofera razy brat 802. Jak wiemy, 802 jest to narodowy lotnik Niemiec z 2002 roku, jak dobrze pamiętam. No, powiem tak, jak świeci słońce i jest pod wiatr, połowę łamią deskę. Ale niestety, no, trzeba to jasno powiedzieć, przy niskich chmurach, jak i w przelotnych opadach, no niestety, nie dość, że nie robią konkursów, to też przepadają. Po prostu giną. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale gdy mamy czyste, klarowne niebo, jest w dziób, no po prostu ta linia jest fenomenalna. Nie ukrywam, że poszedłem tutaj mocno w tą linię, jeżeli chodzi o Imbret. Jak wiemy, w 2000 chyba to był 12 czy 13, chyba 11 roku, kolega właśnie Manfred był przedstawicielem gołębi od Tomasa Wessels'a i jego najistotniejszym gołębiem był brat 802 525. Co mnie bardzo zastanowiło,
że postanowiłem tą hodowlę do twojego gołębika wpuścić jednym gołębiem. Ten gołąb jest absolutnym topem na gołębniku u Tomasa. Każdy samochód, jaki Tomas ma, numer stacyjny to jest ten. Ja to mu to powiedziałem, to jest taka ciekawostka. I mówi, wiesz co, Mariusz, jesteś pierwszy, który to zauważył. Mówi, tak ten gołąb się przyczynił do mojej hodowli, że każde auto, jakie mam, zabrałem sobie o tej numerze rejestracyjnym. Także to jest taka ciekawostka, że spojrzałem, mówię i tak no, wyłapałem ten. No to, no, trzeba powiedzieć, że ten gołąbek też jest ciekawy, ponieważ jest to syn Ringlosera i brat 1009. W tamtych rodowodach, jak wiecie, 1009 linię też posiadałem. Jest tu Branko, jest to gołąb 10-letni, ma dożywocie u mnie w rozpłodzie. Nigdy nie będzie. Inaczej, ta para będzie do końca, kiedy będą miały młode. Także do końca swojej, że tak powiem, żywotności, płodności będą razem. To chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o gołębnik rozpłodowy. No i wiadomo, te gołębie, które są tutaj już na moich rodowodach, są to gołębie już po tych moich lotnikach, po tych rozpłodowcach, ich dzieci. Także u mnie kosmetyka w gołębniku rozpłodowym wiąże się na wyprowadzeniu dwóch, trzech gołębi i wprowadzeniu dwóch, trzech gołębi. Także krzyżuję gołębie linię na linię i te gołębie, że tak powiem, dopiero są tymi super lotnikami. Chcieliśmy zaprezentować wyniki, jak wyglądały z tego roku. Także tutaj dość ładnie oddział się postarał i zrobili takie ładne wyniki zbiorcze, które można było wydrukować ze strony oddziału. I tutaj, tak jak widzimy, wyniki sezonu lotowego 2021, oddział PZHGP 0370 Żary. Może pokażemy po kolei, Mariusz, bo tak jak wspomniałem, to już ten rok był naprawdę eksplozją. Zaczniemy od po kolei może. No może jeszcze powiedzmy, no jak wiemy, oddział Żary jest oddziałem, ja uważam, że jest bardzo mocnym oddziałem. No nie ukrywajmy, hodowla braci Kosińskich, hodowla rodziny Łepuch, hodowla braci Czubak, hodowla braci Maćków, Krzysztof Skowronek, Ryszek Matuszek. Kto jeszcze jest takim absolutnym? Zawsze nieobliczalni Falco Team. No, jesteś obliczeniowcem, znasz naszą, że tak powiem, siłę tego oddziału. Zdobycie mistrzostwa i potwierdzenie to też w innych kategoriach, naprawdę jest to duży wyczyn. Jeżeli chodzi o mistrzostwo tradycyjne z całości, tu moja hodowla zdobyła mistrza. Drugie miejsce zajęło kolega Maćków i Roland Czubak i Damian. No i tak jak mówiłem, Krzysztof Skowronek, Łepuch, Podwisiak, wiecznie nieobliczalny kolega Janiak, który może w dalekim dystansie dużo, krótki dystans, kolega Marek Zając, też znamy tą hodowlę, bardzo mocna hodowla. Krzysztof Golec, też mistrz Barcelony, można powiedzieć, jak wiemy, nie? Tak jest, tak jest. Dokładnie. Mistrzostwo tradycyjne z 50-tki, tu też uzyskaliśmy mistrzostwo oddziału. Dalej mieliśmy intermistrzostwo, to jako jedyna moja hodowla złożyła komplet. Bodajże to był chyba czwarty przodownik okręgu. Dobrze? Tak. Tak. Czwarty przodownik okręgu. W GMP kompletną ilość punktacji, to też chyba była tylko moja hodowla. Zgadza się. Dokładnie. Przyczyniając się do wicemistrzostwa okręgu, jak dobrze pamiętam. Tak, wicemistrzostwo okręgu. Olimpijskie mistrzostwo derby. No tutaj się muszę pochwalić, bo w przypadku gołębi rocznych była to 11 pozycja w Polsce. Mhm. Tak, dokładnie. W 20 roku. Mhm. W 20 roku to było mistrzostwo okręgu, wicemistrzostwo regionu, 11 mistrzostwo w Polsce, 11 miejsce w Polsce w 2021 roku, gdy te gołębie były już gołębiami dwuletnimi. Wiadomo, są to bardzo ukształtowane gołębie. Na szczeblu oddziału również wygrałem. W okręgu to była czwarta pozycja. Tak jest. No i tam ciekawostka jest ta, że tam po przecinku, no, to było półkoeficjent. Półkoeficjent. Do pudła zabrakło, ale jeżeli ktoś był lepszy, trzeba to uszanować.
W Legionie była to bodajże 6. pozycja i 51. w Polsce, tak, że tak pamiętam? Jest. Dokładnie. Dalej. Kategoria A. Ja tutaj zwyciężył hodowla braci Czubak. Moja pozycja była to 4. przodownik. Z racji tego, że no, mówię, ja jestem... dla mnie loty zaczynają się od pierwszego lotu do GMP. No w tym roku chciałbym troszeczkę to zmienić. Zobaczymy. Loty kategorii B. No, proszę zobaczyć, jaki oddział żary jest mocny. Kolega Czubak, Ronald i Damian. 272. Kolega Marek Zając. 277. Moja hodowla 278. To jest dosłownie... Po prostu to jest minutę wcześniej, kto wie, czy ktoś by nie był innym mistrzem. Czasami nie? Kilka sekund. Dokładnie. Jedna pozycja gołębia i... No. Tutaj a propos lotników, tutaj moja samiczka, ta roczna, zwyciężyła koeficjentem 4,72 z listy oddziałowej. No, kategoria C. Tu też żeśmy uzyskali mistrza w tej kategorii. Pierwszego lotnika w tej kategorii też mieliśmy. Kategoria D. Zwyciężyła hodowla braci Czubak. Drugie zająłem miejsce ja. I proszę zobaczyć, 1118, 1151. Tak jest. Przy kategorii D to jest naprawdę, to jest tak silny oddział. Lotnik kategorii Derby, no to tutaj, drugi, że tak powiem, czwarty. Czubak, Błaszczyk, że tak powiem, do piątego miejsca zdominowali. To, i proszę zobaczyć, pierwszy, 220, 250, 260, 260, to są naprawdę, no, bardzo blisko. Bardzo blisko. Kategoria M, tutaj zwyciężyła hodowla rodziny Łepuch, drugie miejsce zająłem ja, no i właśnie trzeci, nieobliczalny kolega Janiak. Pan Rysiu bardzo ładnie. Tak, bardzo ładnie. No, Maćków, także tutaj, no kolega Łepuch tutaj znacznie zwyciężył, bo już praktycznie 120 koeficjentami, drugie miejsce. No można powiedzieć, że tak drugie od trzeciego też, tak mi powiem tym. Najlepszym lotnikiem w tej kategorii miał kolega Łepuch, dwa kolejne były moje i czwarty kolejny kolega Łepuch. Zespół lotników, no tutaj no fenomenalnie leciały samice, nie ukrywam, że to jest wynik tylko samic, dwie zrobiły po 13, także 11, 11 i chyba 11, jak dobrze pamiętam, wiadomo, no, mocna hodowla braci Czubak, no tu troszeczkę już mniejszym ilością konkursów Krzysztof Skowronek. Zespół roczny gołębi, pierwszy przodownik, no bardzo dobry wynik, no bracia Czubak zdecydowanie tą rywalizację zwyciężyli. Najlepszy lotnik dorosły, no to jak mówiłem, pierwszy lotnik, trzeci lotnik, szósty lotnik, dziesiąty lotnik oddziału, także na 14 lotów uważam to bardzo dobry tym. Lotniki roczne, wygrał gołąb kolegi Czubaka, notabene on miał trzecie miejsce chyba w okręgu nawet, nie? Tak. Także to był fenomenalny wynik. Mój gołąb zajął trzecie miejsce i miejsce numer... Brakło minimalnie tutaj przy koledze Rolandzie, żeby ten gołąb był pierwszy w okręgu, tak, bo akurat ten jeden konkurs mu braknął, a tam no, było dosłownie, no minimalnie się spóźnił, tak? Dokładnie. No zespół samic, no to tak jak mówiłem, absolutna dominacja, także tutaj zwyciężyłem też. Mistrzostwo tradycyjne, no, loty gołębi młodych. No, no nie ukrywam, że dowiedziałem się, że mój stan zdrowia troszeczkę jest niepokojący. Odpuściłem sobie loty gołębi młodych. Zajął się nimi tylko mój pielęgniarz. Ja leżałem w szpitalu. Jest wszystko ok, jest dobrze. No fajnie poleciał pierwszy lot, bo nawet miał tam trzy pierwsze na oddział. Powiedziałem mu, koszuj gołębie, lotuj. Naprawdę stanął na wysokości zadania. 15. Piotrek Kamiński, młoda hodowla, bardzo fajna. Chłopak ambitny, oby tak dalej się rozwijał. Najlepszy lotnik młody, kolega Skowronek Krzysztof, który wygrał chyba mistrzostwo tradycyjne w całości, nie? Kolega Skowronek, tak, on wygrał loty gołębi młodych. Kolejna, super mistrzostwo, wicemistrzem. Dostałem, no, biorąc pod uwagę, że nie typowaliśmy gołębi, tylko wypadało z tego, że pierwsze były zakoszowane, także też fajnie. No i tutaj właśnie kolega
Stanisław przygotował to, co mówiliśmy. Wicemistrz okręgów GMP. Tutaj dokładnie wszystko trzeba było. Dalej. Oj, o te karteczki są. Zespół lotników, trzecie miejsce. No, notabene przegrać z Hodowlą Tarach tą samą ilością konkursów, także zaszczyt, nie ukrywam. Pierwsze miejsce Hodowla Roberta Zguda w tej kategorii była, w moim okręgu. Lotnik czwarty lotnik kategorii B. No właśnie tutaj nie ukrywam, że z tej samicy wiąże, pokładam spore nadzieje. Jest to właśnie wnuczka tego mojego tuptusia, którego tam miałem z linii Beatrix Dofera. No, lotniki, samice. No to trzy samiczki w okręgu zrobiły po 13 konkursów, z czego kolega Kałużny z oddziału Głogów bodajże, tak? Tak, Głogowa. Głogowa, bo tam jest, mamy jeszcze Kałużnego z oddziału Zielona Góra, prawda? Jest, no, ale to jest kolega z okręgu, z oddziału Głogów. Dwie kolejne były moimi lotnikami. Tu mamy Olimpijskie Mistrzostwo Derby. Tak, proszę zobaczyć. Kolega Dyost. Poczekaj, sobie troszeczkę wezmę. Bo to jest no, taka ciekawostka. 950, 957-26. 957, 88. Mówimy przy ilości 25 konkursów. Jest, także, jest około pół koeficjenta. Także gratuluję koledze Drozdowi. Naprawdę cieszę się, że poziom derbów był w tym roku na tak wysokim poziomie w naszym okręgu. Lotnik kategorii, nie kategoria C. No też 12 konkursów, koeficjentów 3,5. Że tak powiem, 3,5 koeficjenta do pudła. Do pudła, także też fajny wynik. Intermistrzostwo, tak jak mówi, przepraszam, piąty przodownik, nie czwarty. Piąty przodownik w intermistrzostwie. W rocznych nie, jest, a jestem 10 miejsce. W maratonie bodajże chyba 16. Nie, 12, przepraszam. 12 przodownik. I jeszcze tutaj, no i tutaj lotniki. Kategorii maraton. Maraton, ale to są lotniki z 50, bo z lotnikami w całości, to są lotniki z całości, bo lotniki z 50, no mój gołąb wygrał rywalizację, meldując się jako szósty lotnik okręgu, tak? On był szósty, przepraszam, regionu. Szóstym lotnikiem regionu. No i tutaj na naszej stronie okręgowej nie ma, dla mnie to jest bardzo istotna rywalizacja. Jest to tak zwany zespół lotników o Puchar Ziemi Lubuskiej i Ziemi Wielkopolskiej. Tam zdobyłem wicemistrzostwo tą samą ilością konkursów, przegrywając z ilością tylko koeficjentów. Także no też oczywiście do tego wyniku przyczyniły się tylko i wyłącznie samice lotowe. Numer obrączek tych samiczek to jest 5, 4, 19, 90, 03 i 90, 61. Nadal też trzeba powiedzieć o samicy, która jest olimpijską derby 61, 133. Jest to wybitna samiczka. Miała bardzo dobre konkursy w tym roku lotowane, ale tutaj, jak tutaj kolega powiedział, jeszcze gołębik lotowy przedstawimy w późniejszym terminie. Ten gołąb z racji tego, że już jest ukształtowany, został nazwany Maria Magdalena i gołąbek 199. Jest to gołąbek też olimpijski, też fenomenalnie. Gdyby udało się powtórzyć wyniki z tamtego roku, no to kto wie, ja tak powiem, no nadzieje są spore, ale kosz zweryfikuje, czy będzie tak dobrze, czy nie. Kończąc wizytę u kolegi Mariusza, oczywiście części pierwszej, jeszcze Mariusz by nadmienił o swoich zainteresowaniach, czyli typowym hobby związanym z... Powiem tak, zacząłem powiązywać pewne sprawy. Ja jestem też kolekcjonerem mebli antycznych i porcelany starej, z takich bardzo topowych firm. Nie wiem, czy to nie ma wpływu, że szukając właśnie tych gołębi topowych, starszych, czy tego po części nie mogę powiązać, ale coraz bardziej uważam, że to ma na siebie wpływ, że szukając czegoś zasłużonego, ma to wpływ na to, że jestem, mówię, tym kolekcjonerem tego, co mam w domu, jak do życia podchodzę, także te dwie
pasje, jakie mam, można spokojnie z sobą powiązać. Chcieliśmy podziękować również wszystkim kolegom hodowcom za oglądalność, ponieważ dzięki temu, że oglądacie nasz kanał, kanał się rozrasta, dzięki temu jesteśmy w stanie dotrzeć do nowych hodowców, tak jak w przypadku mogliśmy odwiedzić kolegę Mariusza. Także im większe zasięgi, tym więcej osób chce przedstawić się przed kamerą, co jest dla mnie bardzo dobre, ponieważ od każdego hodowcy można coś się dowiedzieć, jakieś nowości związane z hodowlą. Nowości. Każda hodowla jest oparta na jakichś innych detalach, a połączenie wszystkich detali, kto wie, czy nie będzie owocowało w jakiś sukces sportowy, prawda? Zgadza się, dlatego pięknie dziękujemy. W części drugiej, którą za jakiś czas nagramy, będziemy w gołębnikach lotowych i rozpłodowych u kolegi Mariusza, to wtedy już z praktycznego punktu widzenia pokażemy te rzeczy, o których wspomnieliśmy we wcześniejszym materiale wideo, prawda? Dokładnie. Bardzo chciałbym podziękować za poświęcony czas, jak będziecie oglądać ten film. Taka bardzo ważna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Trzeba się naprawdę, koleżanki i koledzy, przykładać do sposobu lotowania, do systemu lotowania. Nie wyżywajcie się na gołębiach. Owszem, słaby materiał nie leci, ale trzeba szukać przyczyny u siebie. Jest tyle takich rzeczy, o których nam nawet przyjdzie do głowy, co może mieć wpływ na słabszy lot. Naprawdę trzeba to analizować, prowadzić notatki związane z kierunkiem wiatru, czy lot był łatwy, ciężki, kierunek wiatru, temperatura, godzina wypuszczenia, to wszystko ma duży wpływ na to, jakie wyniki sportowe osiągamy. Co jeszcze takiego istotnego? Widzę, że dużo ludzi teraz przywiązuje wagi do tego kupowanego papieru lodowodowego. A naprawdę, zadajcie sobie, koleżanki i koledzy, troszeczkę trudu. Zobaczcie, jaka to jest lista, jaki to jest lot tego gołębia. Nie zapominajmy, że obecne plany lotowe, które mamy, gdzie mamy loty dublowane, gdzie mamy etap górski, tak zwany maraton, startuje Tour de France, idzie elita, ludzie zostawiają roczniaki w domu, lecą gołębie, powiedzmy, z tej drugiej ligi, jest tam 1000 gołębi, niższy poziom, ale lodowy staw jest zaliczany. Po prostu zadajcie sobie trudu, żebyście wiedzieli, czego oczekujecie. Papier nie leci. Leci gołąb i linia gołębi, na którą musicie ciężko popracować. Dziękuję.